Spotykamy się dzisiaj w ramach programu Ochotnicy Warszawcy w szkołach. To szkolenie jest prowadzone w ramach tego programu. Na stronie Ochotników Warszawskich znajdziecie też Państwo wszystkie materiały, te, które były tworzone w zeszłym roku, jak i podejrzewam, że będą wrzucone też te z tego roku, więc to tylko tak informacyjnie. Chciałam jeszcze mam drugi slajd do wyświetlenia, ale chyba nie mogę w tym trybie już. Teraz powinno być lepiej. I to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, tak naprawdę jest związane z nie tylko z funkcjonowaniem kół wolontariatu, ale też, jak już wspominała Ania, z nagradzaniem za wolontariat, ale nie tylko za wolontariat, albo też za aktywność społeczną. Jest to bardzo istotne, żeby te zasady były spójne, żeby one były w pewien sposób związane tak naprawdę z tym, co się dzieje też w innych szkołach, żeby te zasady mogły być sprawiedliwe. I o tym będziemy szerzej rozmawiać w tej części, ja też tam znać, kiedy dojdziemy w regulaminie do właśnie zasad przyznawania tych punktów. Najpierw formułę, w której będziemy przechodzić kolejno przez każdą część regulaminu. Ja będę na bieżąco tłumaczyć, dlaczego ta część się znajduje w regulaminie, czy ewentualnie można to jakoś zmodyfikować, jakie informacje można tam dopisać i czy jeszcze jakieś inne informacje mogą się tam znaleźć. Więc jeżeli będą się pojawiły jakieś pytania na bieżąco co do treści samego regulaminu, to tak jak już wspominałyśmy, można je zadawać na czacie. Na koniec oczywiście będzie też część do zadawania pytań, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie zdąży w ramach tych pytań do dokumentu, to potem również będę się starała udzielić odpowiedzi. Poza dokumentem, jakim jest regulamin, postaramy się też zapoznać się z takimi dokumentami, które mogą być pomocne w kwestiach związanych z wolontariatem w szkołach. To będą zarówno dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, jak i porozumienie podpisywane z wolontariuszami, czy też umowa o współpracy z inną instytucją, na przykład na rzecz której wykonywane są świadczenia wolontariackie. Więc takie dokumenty my mamy przygotowane, jak ktoś był w zeszłym roku z nami, to pamięta. Ja postaram się też i podczas tego spotkania krótko przypomnieć, dlaczego one mogą być przydatne, kiedy należy z nich korzystać i jak można je ewentualnie modyfikować. Więc taki jest plan na nasze dzisiejsze spotkanie. I teraz przechodzę w takim razie do tekstu samego regulaminu. Już patrzę. I teraz tak, ten regulamin, tak jak już powiedziała Ania, on został stworzony w zeszłym roku, w tym roku został zaktualizowany, więc powiem, co się zmieniło. Po pierwsze zmieniła się sama nazwa regulaminu, ponieważ w tej wersji z zeszłego roku jest regulamin koła wolontariatu, a tutaj mamy regulamin wolontariatu. Dlaczego? Ponieważ ta wersja z zeszłego roku właśnie nie regulowała, nie precyzowała tych zasad dotyczących przyznawania punktów. Ma to znaczenie też dlatego, że te zasady są określone nie tylko dla osób, które świadczą wolontariat w ramach koła w szkole, ale dla wszystkich uczniów i uczennic. Jest to o tyle istotne i też dlatego musiała się zmienić nazwa regulaminu, ponieważ rozporządzenie, w którym jest określone przyznawanie punktów za wolontariat, właściwie za aktywność społeczną, w tym na rzecz społeczności szkolnej, w szczególności w formie wolontariatu, określa, że za takie osiągnięcie w zakresie tej aktywności można otrzymać 3 punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie precyzuje ono jednak kryteriów, na jakich przyznawane są te 3 punkty. Ponieważ, jak już możemy przeczytać w samym rozporządzeniu, tam jest właśnie, tak jak powiedziałam, aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, co oznacza, że te punkty nie są przyznawane tylko i wyłącznie za wolontariat. To nie musi być tylko i wyłącznie świadczenie wolontariatu, to mogą być też inne rodzaje aktywności społecznej. Bardzo często wiem, że na przykład takie punkty przyznawane są osobom, które biorą udział, są harcerzami, harcerkami. Czy wykonują tam tylko i wyłącznie wolontariat, to już zależy pewnie od określonego zaświadczenia i czynności, które są wykonywane, ale nie tylko, i o tym trzeba pamiętać, chciałabym uczulić, nie tylko wolontariat jest tym świadczeniem, za które można otrzymać punkty, chociaż często w taki uproszczony sposób też w dokumentach dotyczących rekrutacji do szkoły nazywa się to wolontariat.
ale to jakby jest trochę szersze pojęcie i o tym chciałabym, żebyście Państwo pamiętali. Więc tak jak już powiedziałam, regulamin określa zasady świadczenia wolontariatu w ramach szkolnego wolontariatu i przyznawania punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Regulamin, dlaczego jest nam potrzebny regulamin szkolnego koła wolontariatu? Jest to pomocne rozwiązanie po to, żeby każda ze stron, która uczestniczy w świadczeniu wolontariatu, żeby wolontariusze znali swoje prawa, znali swoje obowiązki, znali właśnie na przykład zasady, za jakie mogą być nagradzani za świadczenie wolontariatu. Wiedzieli też rodzice, żeby też wiedzieli, na jakich zasadach to świadczenie wolontariatu w ramach koła się odbywa. Jest to taki dokument, który porządkuje po prostu zadania, które są związane z wolontariatem. Mamy tutaj też określone na przykład możliwość rezygnacji przez opiekuna. Mamy określone właśnie, tak jak już powiedziałam, prawa, obowiązki, w tym też obowiązki opiekuna i cele i działania koła. Więc jest to taki dokument, który jest na pewno bardzo pomocny, porządkuje nam działalność szkolnego koła wolontariatu, a dodatkowo ten nowy aspekt związany z przyznawaniem punktów ma na celu usprawnienie i wyrównanie trochę tych zasad dotyczących przyznawania punktów i odnotowywania osiągnięć na świadectwie szkolnym. W tym pierwszym paragrafie widzicie Państwo, że jest w ustępie pierwszym jest luka do uzupełnienia. Trzeba wskazać, gdzie jest, przy jakiej szkole jest to koło. Tutaj Państwo wpisujecie nazwę tej szkoły. W drugim ustępie jest postanowienie dotyczące tego, że nadzór nad działalnością koła sprawuje nauczyciel, nauczycielka wyznaczona przez dyrektora szkoły. Oczywiście w każdej szkole ten opiekun może być wyznaczony w trochę inny sposób. To jest postanowienie, które jest proponowane przez nas aktualnie. Jeżeli macie Państwo jakiś inny zwyczaj, że na przykład ten opiekun to jest zawsze nauczyciel na przykład jakiegoś konkretnego przedmiotu, to oczywiście można to tutaj dodać, przy czym warto pamiętać, że to jest rola, którą powinno się pełnić dobrowolnie, nie zmuszać do niej nikogo, więc warto też uszanować jakby tą kwestię i zagwarantować, by ten opiekun nie był wyznaczany jakoś po prostu bez zgody i woli tej osoby. Widzę, że pojawiło się jakieś pytanie. Spróbuję. A, tutaj chyba mail został podany przez przypadek po prostu w tej karcie. Dobrze. Nie widzę też pytań innych tutaj na czacie, które by były aktualnie do tej treści, więc pozwolę sobie przejść dalej. W paragrafie drugim mamy określone cele i działania koła. Oczywiście to jest katalog otwarty. Koło może mieć szersze cele i może szerzej realizować swoje działania. Tutaj wskazujemy taki proponowany kształt tych postanowień. I też to, co się najczęściej dzieje właśnie w ramach szkolnych kół wolontariatu. W pierwszym ustępie jest definicja wolontariatu, czyli że wolontariatem jest nieodpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, społeczności czy organizacji. Wolontariusze świadczą wolontariat w ramach koła. Tutaj odnosimy się właśnie do tych działań szkolnego koła wolontariatu. Oczywiście można też świadczyć wolontariat poza szkołą i to też jest uwzględnione w regulaminie. To tutaj te zasady dotyczą świadczenia wolontariatu w ramach koła. W jakich działa koło celach? Tutaj mamy określone właśnie, że wykonywanie świadczeń wolontariackich przez uczniów i uczennice, zapoznawanie uczniów i uczennic z ideą wolontariatu oraz jej propagowania, uwrażliwienia uczniów na potrzeby uczniów i uczennic, uwrażliwienia uczniów i uczennic na potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych, wspieranie umiejętności pracy zespołowej, angażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Więc to są cele, one mogą być, tak jak powiedziałam, określone szerzej. To, co jest zawsze istotne i to jakby powinno być zachowane, to że te cele nie mogą być niezgodne z prawem, czyli nie możemy wpisać takiego postanowienia, które by jakoś, ale tego nie zakładam, że komukolwiek przyjdzie taki pomysł do głowy, przy czym zawsze trzeba mieć to na uwadze, żeby te cele były zgodne z prawem po prostu.
Działalność koła opiera się m.in. na świadczeniu wolontariatu rzeczy instytucji, organizacji pozarządowych, organizacji wspierania zbiórek charytatywnych, organizacji wspierania wydarzeń sportowo-kulturalnych. Tutaj możecie Państwo oczywiście to zawsze dostosować do Waszego koła wolontariatu, ponieważ wiem, że są takie szkoły, w których te koła wolontariatu mają bardzo sprecyzowane działania, mają takie swoje, powiedzmy, doroczne akcje, w których zawsze biorą udział. I dla nich to się jest ważne, żeby to było w tym regulaminie, bo dla uczniów i uczennic to może być taki znak, że to jest coś, czym my się zajmujemy, my się z tym identyfikujemy i chcielibyśmy, żeby to było wpisane w regulaminie. Nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj jest to określone o tyle szeroko, że ten regulamin, pamiętajcie Państwo, nie jest wzorem. On jest do dostosowania przez każdą ze szkół w zakresie w takim, jakim jest to potrzebne. Czyli jeżeli właśnie co roku na przykład Szkolne Koło Wolontariatu bierze udział w zbiórce WOŚP, to jest, powiedzmy, taki sztandarowy, taka sztandarowa inicjatywa, to również może być to wpisane w działaniach, że co roku angażujemy się w taką zbiórkę i jak najbardziej takie postanowienie będzie odpowiednie. Nie ma z tym żadnego problemu. Widzę, że coś się pojawiło na czacie. A tutaj kolejne jakieś informacje organizacyjne. Dobrze, więc będę przechodziła. Koło może nawiązać współpracę z instytucją lub organizacją pozarządową w celu wykonywania świadczeń wolontariackich na rzecz tej instytucji lub organizacji pozarządowej. Zasady wykonywania świadczeń wolontariackich zostaną określone w umowie o współpracy zawartej z instytucją lub organizacją pozarządową. My mamy przygotowany dla Państwa wzór takiej umowy. Będę potem do niego przejdę i też o nim opowiem. Dlaczego to jest istotne? Bardzo często koło może wspierać jakieś podmioty, które są niezwiązane ze szkołą i też te podmioty mogą się zwracać o pomoc właśnie do szkolnych ku wolontariatu. Należy tutaj pamiętać, że koło jako, powiedzmy, taka forma organizacji nie ma zdolności do zawarcia umowy. Taka umowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji szkoły, zwykle to będzie dyrektor. Więc należy pamiętać, że koło działa w strukturze szkoły po prostu. Jeżeli byśmy mówili tutaj o jakiejś innej organizacji pozarządowej, no to oczywiście taka organizacja może sama zawierać umowy, ale w przypadku takiej właśnie jednostki, która działa w ramach struktury szkoły, no to należy pamiętać, że ta umowa powinna być podpisana przez dyrektora. Tak samo, to może taki przykład, tak samo jeżeli na przykład zawieracie Państwo jakieś umowy dotyczące wycieczek, to wtedy jeżeli jest umowa zawierana z jakąś firmą, to też zwykle powinna ją podpisać osoba, która jest uprawniona do reprezentacji szkoły. I tak tutaj też należy o tym pamiętać i mieć to gdzieś na uwadze, że musimy tutaj dbać o zachowanie tych zasad, żeby ta umowa po prostu była ważna. Dobrze, więc to, co powinno być określone w tej umowie, to już omówię szerzej, kiedy przejdziemy do tego wzoru. Kolejny paragraf dotyczy wolontariuszy. Mówimy tutaj o wolontariuszy oczywiście w ramach koła. Jak możecie Państwo zauważyć, większość tych postanowień, które są w regulaminie, dotyczy właśnie funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu. Będzie jeden paragraf, do którego przejdziemy też za chwilę, który dotyczy przyznawania punktów i on stosuje się nie tylko do wolontariuszy w ramach koła, ale stosuje się też do innych uczniów i uczennic. I taki jest też nasz zamysł. Więc wolontariuszem, wolontariuszką w kole może być osoba, która zawarła porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, uzyskała zgodę rodzica opiekuna prawnego na wykonywanie świadczeń wolontariackich. I teraz tak, w pierwszej kolejności. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich w przypadku koła szkolnego jest obowiązkowe zgodnie z ustawą. I tutaj takie porozumienie musi być zawarte z wolontariuszem. My wzór takiego porozumienia oczywiście też przygotowaliśmy i są tam uregulowane kwestie, które wynikają z ustawy. To jest ustawa o działalności pożytku publicznego i ten wzór ja też omówię oczywiście na naszym spotkaniu. Druga kwestia jest związana ze zgodą. Czy zgoda zawsze jest potrzebna? Nie, zgoda nie jest zawsze potrzebna. W niektórych szkołach po prostu jest taki zwyczaj, że odbiera się od rodziców zgodę na wykonywanie świadczeń wolontariackich.
Więc jeżeli u Państwa jest taki zwyczaj, to jak najbardziej mamy przygotowany też taki wzór, jak to powinno być zrobione. I tutaj można jeszcze określić w tym punkcie, w tym, tej literze C zostało wolne miejsce, jeżeli jeszcze jakieś warunki powinna spełnić taka osoba, żeby wykonywać świadczenia wolontariackie, to również można tutaj uzupełnić. W niektórych szkołach wiem, że na przykład takim warunkiem jest, że osoba powinna mieć ukończone 13 lat. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często na przykład właśnie wolontariat jest wykonywany, świadczony poza szkołą i dla szkoły jest ważne to, żeby odpowiedzialność, w przypadku osób powyżej 13 roku życia trochę inaczej kształtuje się odpowiedzialność, w związku z czym bardzo często szkoły próbują tak to rozwiązać, żeby też trochę wpłynąć na kwestię odpowiedzialności, która spoczywa powiedzmy na opiekunie. Więc tutaj oczywiście, jeżeli u Państwa w szkole to tak funkcjonuje, to można dać takie postanowienie. Jeżeli nie ma takiego zwyczaju, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wolontariuszem była osoba niezależnie od wieku. Więc tutaj to może być nawet uczeń, uczennica, który ma powiedzmy 10 lat i to też jest okej. Oczywiście należy pamiętać, że wtedy do momentu ukończenia 13 roku życia porozumienie wolontariackie w imieniu tej osoby podpisuje jej opiekun. I ja też będę o tym mówiła, ponieważ mam dwie wersje porozumienia, to znaczy wersję dla osób tam poniżej 13 roku życia i powyżej 13 roku życia, bo w przypadku tych osób powyżej 13 roku życia też ta rola opiekuna jest trochę inna. To wszystko się wiąże oczywiście z zdolnością do czynności prawnych, którą mają takie osoby, albo jej nie mają w zależności od wieku. Wolontariusze są członkami i członkiniami koła. W czasie wykonywania świadczeń wolontariusz pozostaje pod nadzorem opiekuna, innego nauczyciela, nauczycielki lub przedstawicielki organizacji pozarządowej, na rzecz której wykonywane są świadczenia wolontariackie. Wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy jest dobrowolne, to wynika też z samej definicji wolontariatu. W kolejnym miejscu, w ustępie 5, mamy: wolontariusz nie może opuścić miejsca wykonywania świadczeń wolontariackich bez wcześniejszej zgody osoby obowiązanej do jego nadzoru, opiekuna, innego nauczyciela, nauczycielki lub przedstawicielki instytucji organizacji pozarządowej. To są takie postanowienia, które, no tak jak mówię, określają też obowiązki, pewne zakazy i nakazy względem wolontariusza, ale także i względem opiekuna. Jeżeli jakieś postanowienie nie jest Państwa zdaniem potrzebne, można je usunąć albo można dodać jakieś kolejne. Warto tylko pamiętać, żeby te postanowienia, które jeżeli będziecie Państwo modyfikować ten regulamin, żeby one się wzajemnie nie wykluczały, bo wtedy zawsze będzie problem przy interpretacji takiego regulaminu. Więc to należy mieć na uwadze, żeby te postanowienia po prostu były spójne i jak coś zmodyfikujemy, żeby przeczytać jeszcze potem cały regulamin i zobaczyć, czy nie ma nic, co by się wykluczało. Widzę, że pojawiło się jakieś pytanie. A, to też kwestie dotyczące formalnych spraw. Dobrze, to w takim razie przechodzę dalej. W kolejnym ustępie mamy: wolontariusze mogą zgłosić własne propozycje i inicjatywy opiekunowi i liczyć na wsparcie ze strony opiekuna i innych członków koła. To też jest postanowienie, które może być modyfikowane. Po prostu zależy nam też na tym, żeby w tym regulaminie było takie, żeby dać tutaj wyraz, że te pomysły, które mają uczniowie i uczennice, one też są mile widziane, żeby zachęcać do tej aktywności społecznej i żeby to znalazło też po prostu odzwierciedlenie w tekście regulaminu. Wolontariusze mają prawo do uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Jak najbardziej, oczywiście to zaświadczenie najczęściej będzie potrzebne właśnie do uzyskania punktów w rekrutacji, jeżeli na przykład ktoś będzie zmieniał szkołę, albo do też jakichś stypendiów, o które się ubiegają dani uczniowie, więc jak najbardziej mają prawo do uzyskania takiego zaświadczenia i to powinno być wskazane, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wolontariusze są zobowiązani do uczestniczenia w działaniach koła, w tym spotkaniach organizacyjnych, szkoleniach i warsztatach, wykonywania świadczeń wolontariackich z należytą starannością, okazywania im szacunku, w szczególności osobom, na rzecz których wykonywane są świadczenia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu świadczeń, dbania o powierzone materiały, przestrzegania postanowień regulaminu i porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. Przy tym ostatnim punkcie zatrzymam się na chwilę, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że ten regulamin tak naprawdę on stanowi
pewną formę umowy z wolontariuszem czy wolontariuszką. To jest coś, do czego my się zobowiązujemy, ponieważ to jest taki dokument, który określa nasze prawa, nasze obowiązki i chociaż to nie jest oczywiście tak, że my podpisujemy ten regulamin z każdą uczennicą, z każdą uczennicą, to jest to pewien rodzaj umowy, która funkcjonuje między nami. Już jeszcze bardziej ten charakter taki umowy jest widoczny w tym porozumieniu o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. I to ma właśnie znaczenie w zakresie też potem przetwarzania danych osobowych, w szczególności mówię tutaj o porozumieniu, że my bardzo często przetwarzamy dane osobowe, wolontariuszy czy wolontariuszek na podstawie zawartej z nimi, w celu wykonania zawartej z nimi umowy, jaką w tym przypadku jest porozumienie. Więc należy o tym pamiętać i też w taki sposób podchodzić do tych dokumentów. W kolejnym ustępie mamy wskazanie, że wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy nie może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym czy dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia uczennicy. To są osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Zasady dotyczące odnotowywania na świadectwie szkolnym wolontariatu określa paragraf 5 regulaminu i do niego też będziemy zaraz przechodzić. W ustępie 10 mamy określone nagradzanie, zasady nagradzania wolontariuszy, czyli to może być słowna pochwała, wyróżnienie na forum szkoły, przyznanie dyplomu za działalność wolontariacką, wręczenie nagrody rzeczowej, podniesienie jednego stopnia oceny końcowo-rocznej zachowania. To oczywiście sposoby nagradzania też mogą być przez Państwa modyfikowane, jeżeli zwyczajowo w szkole nie stosuje się jakiejś formy nagradzania, to może być ona oczywiście zmodyfikowana. Jeżeli macie jakiś szczególny sposób, w którym nagradzacie wolontariuszy, to też można to oczywiście dodać. Zajrzę na czat, bo widzę, że coś się pojawiło. Wolontariusz i jego rodzic jest zobowiązany do podpisania, że zapoznał się z obowiązującym regulaminem. Może być taki obowiązek. Wydaje mi się, że w porozumieniu można to dodać po prostu i z wolontariuszem i temu uwzględnić takie postanowienie. Jeżeli u Państwa w szkole tak funkcjonuje, to jak najbardziej nie ma żadnego problemu z takim postanowieniem, więc takie zachowania też się stosuje. Więc jeżeli ktoś, to też jest dobra praktyka oczywiście. Dobrze. Wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie świadczeń, no bo to też wynika z samej definicji wolontariatu. W paragrafie 4 regulaminu mamy określenie, że do obowiązków opiekuna należy planowanie działalności, harmonogram działań koła, podział zadań, wspieranie wykonywania świadczeń przez wolontariuszy, nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami lub organizacjami pozarządowymi, ustalanie terminu spotkań koła, informowanie dyrekcji i pracowników szkoły o działaniach koła, współpraca z innymi pracownikami szkoły w związku z wykonywaniem świadczeń wolontariackich przez wolontariuszy, uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń na działania koła, dbanie o wystawienie zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń dla wolontariuszy, odnotowywanie godzin świadczenia wolontariatu przez wolontariuszy zgodnie z paragrafem 5 ust. 4. Tutaj będziemy o tym mówić, dlaczego to jest istotne też właśnie w zakresie przyznawania tych punktów i koordynacja zawierania porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontariackich wolontariuszami, umów o współpracy z organizacjami, instytucjami, uzyskiwania zgód na wykonanie świadczeń, informacji i zgód RODO-wy wolontariuszy. Jeżeli w szkole funkcjonuje na przykład więcej niż jeden opiekun, to oczywiście te postanowienia też można zmodyfikować, można podzielić te obowiązki, że na przykład jeden opiekun zajmuje się tym, a drugi tym. Nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj też te obowiązki znajdują się odzwierciedlenie w innych postanowieniach regulaminu. Więc jeżeli dodajemy jakieś postanowienie regulaminu, które mówi o tym, że coś powinno zostać wykonane i trzeba sobie zadać pytanie po prostu, kto to będzie wykonywał. Czy to będzie czynność, która jest wykonywana przez wolontariuszy, czy to jest raczej czynność, którą wykonuje, za którą odpowiada opiekun. Więc jeżeli to jest obowiązek opiekuna, no to on tutaj też powinien zostać dopisany. Jest też informacja, że opiekun może zrezygnować ze swojej funkcji przez złożenie oświadczenia dyrektorowi szkoły. Jeżeli w Państwa szkole działa w jakiś inny sposób, to też jest postanowienie, które może być zmodyfikowane.
I przeszliśmy teraz do części, która dotyczy zasad przyznawania punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. Ja już wspomniałam, że to są punkty nie tylko za wolontariat, ale za aktywność społeczną rozumianą szerzej. Bardzo często możecie się Państwo spotkać właśnie z takimi, z takim uproszczeniem tej informacji, że to są punkty za wolontariat, ale warto o tym pamiętać, że to są, że one nie tylko dotyczą wykonywania świadczeń wolontariackich. Więc zanim przejdę do omawiania tych konkretnych rozwiązań, które są w naszym regulaminie, to chciałabym oddać głos drugiej Antoninie, żeby opowiedziała trochę o założeniach Centrum Komunikacji Społecznej właśnie w związku z ujednoliceniem tych zasad przyznawania punktów. I wyłączę też udostępnienie ekranu. Tak, dzień dobry. Ja zanim przejdę do samych kryteriów, które są naszą rekomendacją, chciałabym krótko powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle my się tym zajmujemy w Centrum Komunikacji Społecznej. Oczywiście wszystko to dzieje się we współpracy z Warszawskim Biurem Edukacji i w konsultacji z nimi. Wszystkie te etapy się tutaj jakby tego uwspólnienia tych kryteriów odbywają. Natomiast krótko właśnie dlaczego my. W Centrum Komunikacji Społecznej, jak pewnie dobrze Państwo wiedzą, działa projekt Ochotnicy Warszawscy, którego częścią jest zresztą działanie Ochotnicy Warszawscy w szkołach, w ramach którego się tutaj spotykamy. Koordynatorem tego projektu jest oczywiście Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a działanie to realizujemy razem z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. No i cel główny projektu to jest właśnie rozwój i promocja idei wolontariatu w Warszawie. Oczywiście sercem projektu jest miejski portal wolontariatu ochotnicy.waw.pl, na którym zresztą w bazie wiedzy wszystkie te zaktualizowane materiały też do pobrania się znajdą. Wszelkie pomoce. Natomiast oprócz tego realizujemy również oczywiście kampanie społeczne, komunikację i promocję działań warszawskich wolontariuszy i organizatorów. Tworzymy także warunki do rozwoju wolontariuszy, między innymi coroczną ofertę bezpłatnych szkoleń, a także superwizje indywidualne i grupowe. No i oczywiście dość duży komponent naszego projektu, czyli wsparcie organizatorów wolontariatu, w ramach którego właśnie również program Ochotnicy Warszawscy w szkołach się odbywa. Jeśli chodzi o uwspólnienie kryteriów, to pracowaliśmy nad tym już od dość dawna. Głosy o potrzebie uwspólnienia tego spływały do nas tak naprawdę z każdej strony. Mówili o tym przede wszystkim uczniowie, ich rodzice, również koordynatorzy szkolnych kół wolontariatu, czyli państwo. Czasami brakowało pomysłów, rozwiązań na to, jak ten wpis na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej przyznawać. Ale z takimi głosami takiej potrzeby i z zapytaniami w tym zakresie zwracali się do nas również organizatorzy wolontariatu i koordynatorzy spoza szkół, z instytucji publicznych, którzy co roku zauważają takie zjawisko tak zwanych wolontariuszy punktowiczów, którzy gdzieś w ostatniej chwili na wiosnę po prostu chcą te punkty zdobyć, w związku z czym zgłaszają się na wolontariat. I mimo dobrych chęci organizatorów wolontariatu, często jest to po prostu niemożliwe, żeby dla takiej liczby osób to zaangażowanie w instytucjach zapewnić. Także tutaj te nasze działania toczyły się od dość dawna. W międzyczasie oczywiście mieliśmy pandemię, wybuchła też wojna w Ukrainie. Natomiast tę samą potrzebę zauważyła dzielnica Białołęka, która tutaj troszkę nas wyprzedziła w tych działaniach i opracowała swoje własne kryteria. Oczywiście tutaj ta potrzeba też wyszła, inicjatywa uwspólnienia wyszła od Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka, czyli od młodzieży, od głównych zainteresowanych w zasadzie, jeśli chodzi o
o ten problem. Kryteria opracowane zostały przez dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego w dzielnicy Białołęka. No i DKDS pracował nad ustaleniem tych kryteriów przez 2 lata. Do współpracy zaprosił zarówno młodzież, jak i koordynatorów, dyrektorów szkół i rodziców, a także organizacje i instytucje. Także proces był bardzo taki partycypacyjny. Dokonano oczywiście analizy kilkudziesięciu regulaminów szkolnych, regulaminów wolontariatu z szkół podstawowych. I te kryteria, o których za chwilkę będziemy mówić, na Białołęce zostały już wdrożone. Oni już zakończyli też taki okres przejściowy, także one obowiązują w pełnym takim brzmieniu. Cały proces oczywiście był wspierany przez Urząd Dzielnicy i tutaj te kryteria za chwilkę przedstawię. Tak jak już moja imienniczka Antonina wcześniej wspominała, wszystko rozbija się, że tak powiem, o to, że w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku jest właśnie zapis o tym, że w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, można uzyskać właśnie 3 punkty. Co ważne, punkty są przyznawane już w szkole ponadpodstawowej, czyli tej, do której uczeń ubiega się o przyjęcie, i to jest przyznawane na podstawie wpisu na świadectwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na ten wpis jest miejsca tak naprawdę niewiele i że to pole na świadectwie do wpisania szczególnych osiągnięć ucznia jest dość wąskie. Także praktyka wpisywania tego wolontariatu jest bardzo różna. Niektórzy stosują zapis jedynie rzeczownikowy słowem wolontariat, inni piszą trochę więcej. Natomiast niezależnie od tego, co tam będzie wpisane, o ile będzie to jednoznacznie znaczyło o tym, że uczeń w ten wolontariat się angażował, nawet właśnie jeśli będzie to jedno takie słowo, to te punkty w tej rekrutacji w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, zostaną mu przyznane. Oczywiście działa to zero-jedynkowo, to znaczy jeśli ten wpis jest, to uczeń otrzyma 3 punkty. Jeśli tego wpisu nie ma, to po prostu tych punktów również nie będzie. Wiemy, że te punkty są bardzo znaczące, bo czasami w rekrutacjach decydują różnice minimalne punktowe między uczniami. Stąd też między innymi potrzeba takiego uwspólnienia, bo tak jak Antonina wspomniała, rozporządzenie nie precyzuje kryterium, według którego ten wpis powinien być przyznany. I w zasadzie uczniowie sami widzą tą niesprawiedliwość między sobą, bo uczeń chodzący do szkoły na ulicy X dostaje wpis za tyle i tyle przepracowanych godzin czy akcji, w które się zaangażował, a uczeń z ulicy sąsiedniej Y dostaje ten wpis za tą liczbę zupełnie inną. W związku z tym jest to jeden z dość istotnych powodów, dla którego takie uwspólnienie tych kryteriów rekomendujemy na terenie Warszawy, z założeniem, że w Warszawie wszyscy mamy równy dostęp do wolontariatu i angażowania się społecznego. Także zakładamy, że jest to możliwe. Patrząc zresztą na Białołękę, która dzielnicą jest dość dużą i udało im się to ujednolicić. Przejdę teraz do tych kryteriów i wyświetlę je tutaj na ekranie. Mam nadzieję, że to się uda. Sekundkę. Thank you.
Niestety nie widzę takiej możliwości, ale te zapisy będą później też w regulaminie. O, to gdybyś mogła, to byłabym bardzo wdzięczna. Tak, tylko muszę pobrać. Rozumiem, że chodzi o tą jedną grafikę, a nie o prezentację. Tak. Jasne. To ja w międzyczasie już tutaj zacznę mówić. Tak jak powiedziałam, to są kryteria opracowane na Białołęce i wdrożone we wszystkich białołęckich szkołach podstawowych. To, co dzieje się u nas w Centrum Komunikacji Społecznej teraz, to spotkania z dyrektorami szkół podstawowych. Byliśmy na takich spotkaniach już w 14 dzielnicach, więc w większości, więc jest duże prawdopodobieństwo, że spotkaliśmy się z większością dyrektorów państwa szkół. I tak, i właśnie przedstawiamy te rekomendacje, opowiadamy o całym tym procesie. Tak, wszystko widać, super. Gdybym mogła tylko prosić o zmniejszenie, żeby to się zmieściło na stronie. O, super, bardzo dziękuję. I tak, te kryteria mówią o tym, że uczeń może uzyskać taki wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej. Oczywiście zakładamy, że godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, ale chcielibyśmy przyjąć takie kryterium, aby uczniowie angażowali się w wolontariat przez minimum 10 godzin w trakcie jednego roku szkolnego, a także, aby ten czas zaangażowania w wolontariat nie trwał mniej niż 2 lata szkolne. Te zapisy dodatkowe wynikają z kwestii, o których już wspominałam, między innymi właśnie z tego, aby uczniowie nie odkładali tego na ostatnią chwilę, aby budować gdzieś taką systematykę tego zaangażowania. Aha, tutaj widzę, że pani pisze, że po zmniejszeniu tekstu tekst nie jest widoczny. To w porządku, możemy powiększyć, najwyżej za chwilkę zejdziemy w dół. Czy teraz jest w porządku? Nikt nie zgłasza uwag, więc mam nadzieję, że tak. Gdyby jednak, to proszę o wiadomość. Jeszcze troszkę za mało. To poprosimy jeszcze trochę. Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Godziny, oczywiście te minimum 10 godzin związane jest z budowaniem pewnej systematyki, natomiast to, że czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż 2 lata szkolne, właśnie aby uczniowie nie zostawili tego na ostatnią chwilę, aby to zaangażowanie było po prostu możliwe nie tylko w szkole. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że zaangażowanie w wolontariat szkolny nie zależy tylko od ucznia, ale również od koordynatora szkolnego wolontariatu, który tę możliwość zaangażowania musi zapewnić i opracować. W związku z tym też ten zapis minimum 10 godzin tutaj z tego wynika. No i ważne jest bardzo to, że wolontariat pomimo tej punktacji, z którą możemy się zgadzać lub nie, jest narzędziem wychowawczym. Pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, które być może nie byłyby możliwe do zdobycia w szkołach. Także tutaj to jest taka rekomendacja, bo oczywiście zgodnie z rozporządzeniem ministra te decyzje w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły podejmuje szkoła, którą uczeń kończy, czyli w domyśle dyrektor. No i tutaj oczywiście ta furtka nadal pozostaje otwarta, nawet jeśli zdecydują się państwo na przyjęcie tych kryteriów przez nas opracowanych, ponieważ dalej oczywiście jest zapis o tym, że w wyjątkowych sytuacjach decyzję o przyznaniu wpisu na świadectwie ucznia podejmuje dyrektor. Oczywiście mieliśmy do czynienia z wieloma wyjątkowymi sytuacjami w skali całego kraju, a nawet więcej niż kraju w ostatnich latach, takich jak pandemia czy wojna. Natomiast
Może to być też długotrwała nieobecność ucznia, może być przeniesienie z innej szkoły, może być też w drugą stronę wybitne zaangażowanie ucznia w ostatnim roku szkoły, przez co ten wpis i tak będą chcieli Państwo mu przyznać i wynagrodzić te prace. Także tutaj oczywiście ta furtka pozostaje. Sugerowałabym niezbyt dokładne opisywanie tych wyjątkowych sytuacji, ponieważ nigdy nie przewidzimy każdej możliwości, więc warto tę furtkę pozostawić po prostu otwartą. Oczywiście godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole, tak? Czyli uczeń może angażować się zarówno w szkole, zarówno poza nią, jak i łączyć te dwa sposoby zaangażowania w wolontariat. Tutaj na przestrzeni spotkań z Państwem wynikła też taka potrzeba opracowania zasad przejściowych dla klas 7 i 8. Oczywiście znowu jest to tylko rekomendacja i nasza propozycja, ponieważ można to rozwiązać na różne sposoby. Można jako zasady przejściowe zastosować również kryteria, które dotąd były stosowane w regulaminach. I tak, rekomendujemy wdrożenie tych zaproponowanych kryteriów właśnie od przyszłego roku szkolnego dla klas 4, 5 i 6, natomiast dla klas 7 i 8 w przyszłych dwóch latach szkolnych zastosowanie kryteriów przejściowych, które są opisane poniżej i mówią o tym, że aby uczeń mógł uzyskać ten wpis w klasie za klasę 7 i 8, powinien zaangażować się w wolontariat na co najmniej 20 godzin w klasie 7 i 20 godzin w klasie 8, czyli w sumie 40 godzin, natomiast jeśli chodzi o uczniów klasy 8 z roku szkolnego 23-24, no to tutaj jest to co najmniej 20 godzin w przypadku uczniów, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat. Oczywiście w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie, tą decyzję o umieszczeniu go na świadectwie końcowym podejmuje dyrektor. Wiem, że w większości szkół po prostu jest to przepisywane. Także tak wyglądają te kryteria zaproponowane przez nas. My oczywiście będziemy później jako podsumowanie wszystkich tych spotkań w kwietniu rozsyłać do szkół również te materiały opracowane właśnie między innymi przez Antoninę. No i będą się odbywać też kolejne szkolenia i spotkania informacyjne dla koordynatorów. I tak jak już wspomniałam, proponowany przez nas termin wprowadzenia zmian w szkolnych regulaminach wolontariatu to wrzesień 2023 roku, czyli rok szkolny 23-24. I ode mnie to jest chyba tyle. Widzę, że tutaj na czacie się pojawiały też pytania i uwagi. Tutaj jedna z pań pisze, że robią to od 5 lat bez rekomendacji. To bardzo cieszy oczywiście. Jeśli chodzi o WOŚP, no to oczywiście tutaj uczniowie przynoszą zaświadczenia zewnętrzne i wiem, że na akurat zaświadczeniu z WOŚP nie ma podanej liczby godzin. No tutaj to jest już kwestia uregulowania w zasadzie. Moja propozycja jest dwojaka. Można albo poprosić ucznia o dostarczenie zaświadczenia na wzorze takim szkolnym, gdzie ta liczba godzin będzie podana, albo dać też uczniowi po prostu zaufanie i zapytać go po prostu, ile godzin tam był. Także tutaj to już zależy w dużej mierze od Państwa. I tak. I nie widzę chyba więcej pytań. WOŚP to jest oczywiście wolontariat, jak najbardziej tak. To co ważne, to należy pamiętać o tym, że
wolontariat w Polsce jest uregulowany prawnie i reguluje go ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i katalog podmiotów, które mogą ten wolontariat organizować, jest bardzo wąski. My na spotkaniach z dyrektorami słyszeliśmy bardzo różne historie o różnych zaświadczeniach od osób prywatnych, od firm. To oczywiście wolontariat nie jest. Także zachęcam do zapoznania się z ustawą i generalnie do sprawdzania w razie wątpliwości, czy dany podmiot taki wolontariat może organizować. Dobrze, to jeszcze ja dodałem, chyba że jeszcze jakieś informacje. Antonino Dębska, troszeczkę słabo cię słychać, jakbyś mogła nieco. Czy teraz jest lepiej? O, dużo lepiej, dzięki. Super, dobrze, to ja muszę sobie bliżej. Dobrze, to ja jeszcze spróbuję odpowiedzieć na szybko na te pytania, które też się tutaj pojawiały w międzyczasie. Więc jeżeli chodzi o WOŚP, to tak jak już pierwsza Antonina mówiła, to też jest jak najbardziej świadczenie, które może zostać odnotowane w ramach osiągnięcia. Ja tylko jeszcze raz zwracam uwagę, to nie jest tylko wolontariat, to jest aktywność społeczna. Trzeba to rozumieć trochę szerzej. Wolontariat jest tylko jedną z form świadczenia tej aktywności społecznej, wykonywania tej aktywności społecznej. To ma być aktywność społeczna na rzecz po prostu innych osób. I o tym warto pamiętać, więc jak najbardziej WOŚP może być też tutaj wpisany. To jeżeli mówimy tutaj o tych postanowieniach, które my proponujemy i które chcemy, żeby były ujednolicone, no to w wypadku WOŚP jest organizowany przez organizację pozarządową, to jest fundacja. Więc w tym wypadku po prostu trzeba od takiej organizacji uzyskać zaświadczenie z prośbą o uwzględnienie liczby tej godzin. No albo tak jak już też mówiła Antonina, poprosić ucznia o to, żeby po prostu powiedział sam, ile czasu tam poświęcił. Więc to jest, i tak będzie też w każdym innym przypadku, w którym uczeń albo świadczy wolontariat poza szkołą, albo ma jakiś inny rodzaj tej aktywności społecznej. Po prostu chodzi też o to, żeby właśnie zastosować sprawiedliwe zasady do tych samych uczniów i uczennic. Jeżeli jest tak, że jeden uczeń albo uczennica aktywnie działa systematycznie w kole wolontariatu, to trudno wymagać, żeby tak samo nagrodzony za działalność była osoba, która tą działalność wykonuje w sposób niesystematyczny, to było dużo mniej godzin poświęconych i powiedzmy tylko i wyłącznie na potrzeby uzyskania tych punktów na świadectwie, znaczy uzyskania odnotowania na świadectwie i potem w punktów w rekrutacji, więc to jest jakby, to ma też na celu właśnie wyrównanie szans tych osób i pewne wdrożenie pewnych zasad sprawiedliwości między przyznawaniem tych punktów, żeby nie było też poczucia pokrzywdzenia pomiędzy uczniami i uczennicami, które takie świadczenia wykonują. I teraz zjeżdżam dalej do czatu, bo widzę, że się dużo wiadomości pojawiło. Nikt nie zaświadczenie na wzorze szkolnym. To nie musi być wzór szkolny. My w regulaminie mamy wskazane, co musi być na tym zaświadczeniu. Jeżeli organizacja ma takie swoje zaświadczenie, to tylko zależy nam, żeby tam były takie informacje zawarte. Więc jak najbardziej, jeżeli na przykład uczeń czy uczennica przyniesie zaświadczenie, które ma jakieś brakujące informacje, które nam są potrzebne, można dopytać, można zwrócić się do osoby, która wystawiła to zaświadczenie z prośbą o doprecyzowanie. Już muszę dalej niżej przejechać. Czy wolontariusz wykonujący tylko wolontariat pozaszkolny podlega temu regulaminowi? Nie. Ten regulamin dotyczy dwóch grup. Pierwsza grupa to są wolontariusze w ramach szkolnego koła wolontariatu. Druga grupa to są uczniowie i uczennice, którzy świadczą wolontariat albo inną aktywność społeczną poza szkołą, czyli właśnie działają w jakichś organizacjach pozarządowych, fundacjach, w harcerstwie, mają jakieś inne aktywności, które mogą zostać odnotowane i do nich stosuje się ten regulamin w zakresie tych postanowień dotyczących przyznawania punktów. Tak jak już mówiłam, to ma na celu stworzenie jednolitych zasad, które będą spójne i będą po prostu obowiązywały wszystkie osoby, które chcą takie odnotowanie na świadectwie uzyskać, a w konsekwencji też mieć przyznane punkty w rekrutacji. Jako opiekun wolontariatu nie muszę wystawiać zaświadczenia. Jeżeli mówimy o wolontariacie szkolnym, nie, tego zaświadczenia nie trzeba wystawiać, chyba że, tak jak powiedziałam, ktoś się zgłosi, bo ma takie prawo, czyli powiedzmy mamy ucznia, uczennicę, który zmienia szkołę i prosi, żeby wystawić mu
zaświadczenie na potrzeby innej szkoły, to oczywiście jak najbardziej. Jeżeli ktoś się zwróci, bo potrzebuje na przykład do stypendium też, ale jeżeli mówimy tutaj o tym zaświadczeniu, które wystawia inna organizacja, podmiot pozaszkolny, to nie, to jest zaświadczenie, które dotyczy właśnie tej sytuacji, w której uczeń, uczennica nie działa w kole wolontariatu albo poza kołem wolontariatu, działa gdzieś indziej i chce, żeby te godziny zostały zaliczone na poczet tych godzin, o których mówiliśmy teraz, tych 50. Już patrzę dalej. Jeśli uczeń nie jest członkiem szkolnego koła wolontariatu, to kto decyduje o wpisie na świadectwie? Zawsze decyduje tak naprawdę szkoła, w konsekwencji dyrektor, tak? Możemy dodać jakieś postanowienia, które będą wskazywały, że ktoś rekomenduje na przykład uzyskanie tego wpisu jak najbardziej, ale to jest decyzja dyrektora ostatecznie najczęściej. Czy wystarczy informacja dla wychowawcy? Rozumiem, że tutaj chodzi o wykonywanie świadczeń wolontariackich albo innej aktywności społecznej poza szkołą. Możemy przyjąć taką informację, no tylko tak jak mówię, to powinna być informacja, która zawiera niezbędne dane, które pozwolą nam stwierdzić, że zostały te kryteria spełnione. Tak? Ja też nie widzę problemu, żeby to był powiedzmy mail nawet do wychowawcy szkolnego, także jakiś koordynator wolontariatu z fundacji czy innej organizacji napisze do nas i poświadczy, że to zostało wykonane. My po prostu potrzebujemy informacji, które powiedzą, tak, to zostało wykonane w tym wymiarze, który jest niezbędny do odnotowania tego na świadectwie. W tych zasadach, które przyjęliśmy. Zaświadczenie na WOŚP jest właśnie zaświadczeniem, tak, jak najbardziej. Ważne dla nas, żeby były te dane, o których mówiłyśmy. Jeśli chodzi o WOŚP, to ja proszę rodziców o informację, ile dzieci pracowało, dodatkowo dzieci raportują mi przez Messenger, nie mam w szkole sztabu. To też jest dobre rozwiązanie, ważne, żeby te informacje były. Jeżeli chodzi o Messenger, to tutaj można mieć jakieś wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych, ale to jakby temat na inną rozmowę. Dobrze, dalej. Proszę o pełną nazwę ustawy dotyczącej wolontariatu. To jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ja mam chyba ją nawet wyświetloną. Nie, to jest ustawa o ruchu drogowym. To, ale zaraz mogę znaleźć i ją Państwu wyświetlić, żeby nie było wątpliwości. O, tak, już mam dostępny ekran. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jeżeli poszukujecie Państwo jakichś aktów prawnych, to zawsze sugeruję wpisać nazwę ustawy i wyświetlać tekst ujednolicony na ISAP-ie, czyli internetowym systemie aktów prawnych. Tam będą najbardziej aktualne wersje, więc tutaj można sobie zapisać, jeżeli ktoś potrzebuje tej ustawy. Dobrze, idę dalej. A, tu widzę, że już informacja została udzielona w międzyczasie na czacie. Stworzenie tego regulaminu miało wyjść przynoszenie lewych doświadczeń tylko za wolontariat pozaszkolny. Znaczy, my nie zakładamy, że ktoś jakby oświadcza nieprawdę, tylko chodzi nam o to po prostu, żeby te zaświadczenia dotyczyły tych samych zasad, żeby one były przyznane na tych samych zasadach. Tak więc to ma po prostu uspójnić te zasady. Dobrze, dalej patrzę. Ile godzin muszą pracować ci wolontariusze nie działający wolontariatu w innych sytuacjach? Tyle samo. Ci wolontariusze mają zawsze świadczyć wolontariat lub inną aktywność przez tyle samo godzin. Te zasady są takie same. No właśnie o to chodzi, żeby oni mieli równe szanse. I to jest 50 godzin przy tych zasadach dotyczących 10 godzin w minimum 10 godzin w ciągu roku i minimum 2 lata systematycznej pracy. Dobrze. Regulamin powinien zawierać, że uczeń wykonuje wolontariat szkolny i pozaszkolny. To jest w regulaminie. Ja nie omawiałam jeszcze tych postanowień, ponieważ najpierw chciałyśmy zrobić takie wprowadzenie teoretyczne, więc zaraz to rozwinę. Czy świadczenie pomocy chorej starszej sąsiadce, która potwierdzi to pisemnie, też jest do uznania? Znaczy, tak jak powiedziałyśmy, ja zaraz pokażę rozporządzenie, ponieważ to też może da Państwu trochę obraz, jak wygląda to postanowienie w rozporządzeniu, na czym my pracujemy, bo to zawsze też trochę lepiej działa w tej sytuacji. Już pokazuję, tylko przybliżę, żeby nie było wątpliwości. Dobrze, i udostępniam ekran. I tutaj mówimy o paragrafie 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
nie ma tutaj szerszej informacji, tak? Czyli to musi być aktywność społeczna. W mojej ocenie aktywność na rzecz osób starszych, pomaganie jest jak najbardziej aktywnością społeczną, więc może się kwalifikować, oczywiście będą jakieś skrajne sytuacje, w których to nie będzie podlegało, powiedzmy, ale jeżeli to na przykład będzie babcia tej osoby, okaże się sąsiadką, tak? Więc chodzi o to, żeby to było bezinteresowne na rzecz kogoś innego, po prostu praca na rzecz jakiegoś większego dobra wspólnego czy społeczności lokalnej. I myślę, że pomoc osobie starszej może być jak najbardziej uznana za taką aktywność. Pokazuję tutaj jeszcze nazwę tego rozporządzenia, to jest aktualne rozporządzenie. Rozporządzenie Ministra Nauki z 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Więc to jest rozporządzenie, o którym tutaj cały czas mówimy. I już dalej patrzę, jakie są pytania. Czy szkoła ponadpodstawowa musi mieć zaświadczenie na potwierdzenie punktów na świadectwie? Nie, przynajmniej ja nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby to było wymagane. Jeżeli to jest odnotowane na świadectwie, to zwykle jest to punktowane, tak jak mówiłyśmy. Takie sytuacje niestety. U mnie pozaszkolny wolontariat to doświadczenie z początku. Wiadomo, że jak ktoś jest z Warszawy, a przyniósłby mi z Krakowa i odbywał od stycznia do marca, to wiadomo, że lewy. Znaczy, ja zachęcam do jakby ostrożności przy weryfikowaniu tych oświadczeń i takiej też uważności w tym zakresie, ale myślę, że nie możemy oczywiście stwierdzić, że wszystkie zaświadczenia są wystawiane koniecznie po prostu po to, żeby zdobyć punkty. Ja też zupełnie szczerze powiem Państwu, że ja za moich czasów były jeszcze gimnazja i rekrutując się do liceum wykonywałam świadczenia wolontariackie na rzecz różnych organizacji, które się znajdowały w całej Polsce i mogłabym przyjąć zaświadczenie z Krakowa. Może nie konkretnie z Krakowa, ale z innego miejsca tak. Więc nie chciałabym być pokrzywdzona w takiej sytuacji, także myślę, że jak najbardziej warto też doświadczenia z różnych miejsc przyjmować. Też pamiętając o tym, że po prostu uczniowie, uczennice mogą być z różnych miast. W przypadku szkół w Warszawie wiem, że też czasami nawet do tych szkół, nie tylko ponadpodstawowych, ale zdarza się, że uczniowie, uczennice dojeżdżają często, więc jak najbardziej myślę, że warto mieć otwarty umysł na takie zachowanie. Chodzi o to, żeby wolontariusz był widoczny również na terenie szkoły. Znaczy, zależałoby nam na tym oczywiście, ale to nie jest wymóg. Jeżeli ktoś woli na przykład świadczyć wolontariat poza szkołą, bo tak się realizuje, taki ma pasję i mu to pozwala na rozwijanie się, to jak najbardziej i też powinien być za to nagrodzony w sposób taki, o którym mówimy, czyli wpis na świadectwie i przyznanie punktów. Należy pamiętać, że mamy różne szkoły, nie w każdej aktywnie działa wolontariat i też nie ma potrzeby, żeby zablokowywać takim osobom po prostu możliwość otrzymania takich punktów. Jeżeli chodzi u mnie w szkole, w większości raczej działają w 7 i 8 klasie i się wyrabiają do czerwca. Jeżeli, to tak jak powiedziałyśmy, te postanowienia, które są zaproponowane dotyczące przyznawania punktów, zakładają, że to są minimum 2 lata systematycznej działalności. Więc jeżeli ktoś zaczyna w 7 klasie i w 8 to kontynuuje, jak najbardziej spełnia to postanowienie, te zasady, więc oczywiście tylko trzeba wtedy po prostu jakby w ciągu tych 2 lat zrealizować te 50 godzin. Też jest to możliwe, także warto zachęcać osoby, żeby oczywiście wcześniej się interesowały tą aktywnością społeczną, ale nie ma przeszkody, żeby to uznać. Rozumiem, że od 4 klasy po 10 godzin, a jak ktoś się obudzi w 7 klasie i zacznie być wolontariuszem, tak jak wspominałam w poprzedniej odpowiedzi, 7-8 klasa po 25 godzin albo 10 godzin 7:48 i jesteśmy w stanie zrealizować te założenia, które mamy. Dobrze. I teraz muszę przejechać dalej. Od kilku lat mamy 50 godzin, uczniowie mają od klasy 4. No i bardzo fajnie, cieszy nas to. Tu mi chodzi o to, że całe 30 godzin, chyba nie wiem, o jakie 30 godzin chodzi, przepraszam. Nie rozumiem tego pytania. I patrzę jeszcze dalej. Można wyrobić 50 godzin w ciągu roku, możliwości jest wiele, jak najbardziej. Znaczy w ciągu roku, to nie może być w ciągu roku tylko te 50 godzin, to muszą być przynajmniej 2 lata. Można oczywiście w ciągu roku jakby świadczyć wolontariat i inną aktywność przez 50 godzin, ale też wtedy ma się jakby górkę ponad ten
ponad ten próg, który jest rekomendowany przez nas. Tak, co oczywiście cieszy, bo to nie chodzi o to, żeby realizować tylko 50 godzin wolontariatu, ale że od tych 50 godzin my przyznajemy po prostu wpis na świadectwie i punkt. Takie są zasady. Możliwości jest wiele. Dobrze, ja jeszcze patrzę, co tutaj mamy. Pod przymaniałem każdy dzieciakom robić 50 godzin, żeby zdobyć doświadczenie. Okej, okay. To jest zasada, którą przyjęła organizacja, podejrzewam, prowadząca schronisko dla zwierząt, bo jeżeli dobrze kojarzę, to jest schronisko. Ale my nie przyznajemy punktów. Punkty przyznaje szkoła ponadpodstawowa. Ja tutaj używam skrótu myślowego, może mówiąc o tym, że to wiąże się z przyznaniem punktów, ale na tym kolejnym etapie, tak? Jakby to jest spełnienie warunków, które pozwalają na przyznanie punktów. I tak w pełnej, jakby trzymając się pełnych zasad poprawności, tak to rzeczywiście wygląda. Więc jeżeli używam takiego sformułowania, to po prostu skrót myślowy. Patrzę dalej. Rok i ktoś chce być wolontariuszem, to co zrobić? 50 godzin odnośnie wypowiedzi bez L. I chyba nie rozumiem tego pytania, przepraszam, jeżeli ktoś może doprecyzować, to proszę. Jeżeli, chyba, że chodzi o te przepisy przejściowe, znaczy przepisy przejściowe, o jakby te przejściowe zasady, ale to może... Tak, ja mówię teraz o zasadach przeliczania. Dobrze, to tak. Czy w działalności charakterystycznej możemy punktować, czy charakterystyczne doświadczenia działalności? Tak. Nie wiem, czy harcerstwo wystawia zaświadczenia o działalności. To się kiwa głową, że tak, więc podejrzewam, że tak, więc jak najbardziej. No, ja też użyłam tego przykładu, w sensie nie wiem, czy tam jest taki zwyczaj wystawiania, powiedzmy, automatycznie, bo mogą wystawić, o, jakby to też, żeby doprecyzować. Może być wystawiane, to się kiwa głową, że tak, więc podejrzewam, że wystawiają, więc jak najbardziej. No, to, co ja chcę podkreślić, to, że to nie jest tylko wolontariat, ale też ta aktywność. Taka szerzej rozumiana i na to chcę uczulić. Dobrze. Może trzeba określić konkretnie, z jakich instytucji przyjmujemy doświadczenia. Fundacje, stowarzyszenia. Ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić w 8 klasie, że 20 osób będzie od babci sąsiadek w potrzebie. Można to określić, oczywiście. Jeżeli chodzi o wolontariat, to tak jak powiedziała Antonina, on jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tam jest też informacja o tym, że ustawa reguluje wykonywanie wolontariatu na rzecz określonych podmiotów. Pomaganie babci może być tą aktywnością społeczną, tak? O tym mówimy tutaj w tym szerszym kontekście, nie tym wolontariatem, no bo tak jak powiedziałam, punkty nie są tylko za wolontariat, za aktywność społeczną, więc szczerze mówiąc, dla mnie, jeżeli by było postanowienie, które mówi o tym, że jakoś ogranicza podmioty, które mogą takie doświadczenia wystawiać, to musiałoby to wynikać też jakoś z przepisów prawa, ponieważ mamy, tak jak powiedziałam, przepis rozporządzenia, które jest aktem prawnym. W rozporządzeniu mamy wskazane bezpośrednio, bez doprecyzowania oczywiście, że odnotowywanie osiągnięć w zakresie właśnie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, może być, za to takie osiągnięcie mogą być przyznane 3 punkty. Tam nie ma ograniczenia, tak? Mamy ograniczenia dotyczące tego, czym jest wolontariat i w jakie podmioty, na rzecz jakich podmiotów może być wykonywany wolontariat, ale nie mamy ograniczenia w zakresie aktywności społecznej, więc z takimi ograniczeniami byłabym ostrożna. To tylko tyle bym chciała podkreślić. Ja tutaj w międzyczasie w ramach podsumowania, bo widzę, że tutaj czego się spodziewałam, temat jest kontrowersyjny, budzi ogromnie dużo emocji. To, co ważne, my dzisiaj mówimy o kryteriach i regulacjach dotyczących wolontariatu. Natomiast rozporządzenie, tak jak już wiele razy podkreślałyśmy, dotyczy ogólnie aktywności społecznej, oczywiście w szczególności w formie wolontariatu, natomiast nie zamyka to możliwości angażowania się społecznego. Także tutaj w to będzie wchodziło też harcerstwo i ogólnie aktywność społeczna. Natomiast wszystko, co wolontariatem nie jest, raczej powinno być do decyzji wychowawcy klasy,
a nie tutaj koordynatora szkolnego wolontariatu. Tak, i wtedy jako aktywność społeczna, a nie wolontariat. Jeśli chodzi o te zaświadczenia za wolontariat, to tak jak wspominałam wcześniej, ten katalog podmiotów, które wolontariat mogą organizować, jest zamknięty. Jest wymienione, te podmioty są wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Także tutaj tym powinniśmy się kierować przy uznawaniu tych zaświadczeń po prostu, sprawdzając, czy dany podmiot jest uprawniony do organizacji wolontariatu. Także tutaj, jeśli chodzi o pomoc osobom prywatnym, tak jak to się pojawiło w czacie sąsiadkom, ten przykład, to raczej jest to już aktywność społeczna i to powinien, tak jak tutaj zresztą jedna z pań napisała, tutaj taką decyzję powinien podejmować wychowawca klasy, znający swojego ucznia lepiej niż szkolny koordynator wolontariatu, u którego dany uczeń nie działa w wolontariacie szkolnym. Także to takim słowem podsumowania i patrząc na czat, myślę, że możemy wrócić do zapisów z regulaminu, bo widzę, że na ten moment sytuacja się uspokoiła, choć oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji i na wszelkie pytania odpowiemy. Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze tu widzę ostatnia kwestia, która jakoś wydaje mi się, że jeszcze można się odnieść, to tylko, że działalność, oj, przeskoczyło, tylko, że działalność, samorządu odbywa się w czasie lekcji ucznia, to chyba nie jest wolontariat. Znaczy, no tak jak powiedziałyśmy, wolontariat jest określony, może być wykonywany na rzecz określonych podmiotów. W szkole on jest raczej wykonywany w ramach szkolnego koła wolontariatu. Aktywność w samorządzie uczniowskim może też być wolontariatem, nie musi, może być aktywnością społeczną. I to, w jakim czasie to jest wykonywane, nie ma tutaj znaczenia jakby z perspektywy tej, o której my mówimy, tak? Czyli to może być teoretycznie w czasie lekcji, tutaj jakby inne kwestie tam stoją na przeszkodzie, żeby uczniowie nie opuszczali lekcji, ale teoretycznie wolontariat może być wtedy świadczony, to nie zabranie po prostu takiej sytuacji. Dobrze. To ja w takim razie wracam do naszego projektu regulaminu. Już go otwieram, żebyśmy mieli i udostępniam ekran. Dobrze. Tak, więc teraz przechodzimy do propozycji postanowień dotyczących przyznawania punktów i tych propozycji, o których mówiłyśmy przed chwilą w wprowadzeniu teoretycznym, teraz one znajdą odzwierciedlenie w regulaminie, o którym rozmawiamy. I tak jak widać, tutaj za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, mogą zostać przyznane punkty, 3 punkty w reprezentacji do szkoły podstawowej. Punkty mogą zostać przyznane za świadczenie wolontariatu w ramach koła, jak i poza nim, czyli to, o czym cały czas wspominam. Uczeń, uczennica szkoły podstawowej może uzyskać punkty pod warunkiem systematycznego świadczenia wolontariatu lub aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze co najmniej 50 godzin na przestrzeni wyżej wymienionego etapu edukacyjnego. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w czasie jednego roku szkolnego oraz nie mniej niż 2 lata systematycznego świadczenia wolontariatu lub aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. W przypadku wydarzeń losowych, tutaj już Antonina o tym wspominała bardzo szeroko i o tym katalogu, żeby go nie doszczegółowiać zbytnio, decyzję o odnotowaniu na środowisku szkolnym osiągnięć ucznia uczennicy w aktywności społecznej, tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, podejmuje dyrektor szkoły. W przypadku świadczenia wolontariatu to w ramach koła, godziny, o których mowa w ustępie 2 powyżej, odnotowuje się. To jest postanowienie, które ma sprzyjać przestrzeganiu tych zasad, żeby było odnotowane, że uczeń, uczennica w ramach szkolnego koła wolontariatu świadczył rzeczywiście te godziny przez, jakby świadczył te 50 godzin, które jest wymagane w tej wersji, o której mówimy, tej ostatecznej, tych zasad, nie tych przejściowych przepisach, ale to, jak to będzie odnotowywane, to już należy do decyzji szkoły. Czy to będzie jakiś indeks, czy to będzie jakiś dzienniczek, czy jakakolwiek inna forma takiego zapisu, może być to jak najbardziej. Jeżeli macie Państwo jakieś inne propozycje, też można to oczywiście zmodyfikować, przy czym warto, żeby to było gdzieś odnotowywane też takich dla porządku, tak, z takich przyczyn praktycznych, po prostu, żeby nie było wątpliwości i żeby też uczeń miał takie poczucie, że on rzeczywiście świadczy ten wolontariat w określonym wymiarze godzin, to zostaje wpisywane i potem, jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, może powiedzieć: ja
wykonywałem, świadczyłem ten wolontariat przez tyle i tyle godzin, proszę sprawdzić w tym miejscu, więc żeby każda strona była pewna tego, co się wydarzy w tej sytuacji, to też zabezpiecza tak naprawdę te stosunki. W przypadku świadczenia wolontariatu poza kołem aktywności życia środowiska szkolnego i lokalnego, uczeń, uczennica jest zobowiązana dostarczyć opiekunowi doświadczenie o świadczeniu wolontariatu lub aktywności życia środowiska szkolnego i lokalnego nie później niż przed... I tutaj należy wpisać okres, który będzie istotny. Dlaczego ten okres powinien być uwzględniony, ponieważ no, Państwo wiecie sami najlepiej, podejrzewam, że my trochę mniej, jak praktycznie wygląda przygotowanie świadectw i ile czasu na to potrzeba i kiedy ta informacja powinna spłynąć, żeby to zostało odnotowane na świadectwie, a w dalszej perspektywie, żeby w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zostały przyznane te 3 dodatkowe punkty. I wskazane jest właśnie to, o czym dyskutowaliśmy, czyli że zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, instytucji, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej zaświadczenie, okres, w którym uczeń, uczennica angażowała się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. Nie musi to być zaświadczenie, nie musi to być wzór szkolny tego zaświadczenia. Jeżeli wiecie Państwo, że na przykład jest niechęć do podpisywania takiego wzoru przez inne instytucje, może być to zaświadczenie takiej instytucji jej własne, albo nawet po prostu osoby, która ją reprezentuje, przy czym ważne jest dla nas, żeby były tam te informacje. Czyli jeżeli przychodzi uczeń i mówi, ja realizuję wolontariat, świadczę wolontariat w schronisku dla zwierząt, proszę o informację, co się tam powinno znaleźć, żebym mógł liczyć na odnotowanie tego na świadectwie, to wtedy należy powiedzieć, no dobrze, to słuchaj, to w takim razie musisz przynieść nam zaświadczenie, w którym będą takie informacje i patrzymy na ten ustęp regulaminu. I to jest tak naprawdę wystarczające, nie ma z tym żadnego problemu. I ustęp 6, odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia uczennicy w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności projekt wolontariatu rekomenduje. No i tutaj, tak jak mówiłam, to może być rekomendacja na przykład wychowawcy, opiekuna. Nie musi być tego postanowienia też, jeżeli nie ma takiej praktyki albo nie chcecie Państwo takiego rozwiązania, ale to trochę porządkuje jakby tą sytuację i wiemy, kto może wystąpić jakby z taką inicjatywą, ale to też nie jest obowiązkowe. Patrzę, bo jeszcze się pojawiły jakieś pytania na czacie. W dzielnicy Białołęka mamy wzór jednolity dla wszystkich instytucji. Tak, jak najbardziej. My znamy ten regulamin i wiemy, że tam jest zaświadczenie. No tutaj, tak jak mówię, może być to zaświadczenie przygotowane przez szkołę, może być to zaświadczenie po prostu tej instytucji, więc takie rozwiązanie też jest super i też na pewno pomaga, jeżeli że już jest gotowe rozwiązanie. I paragraf 6, czyli postanowienia końcowe. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To jest takie bardziej informacyjne, nie musi być tego w regulaminie, ale proponujemy. Z wnioskiem o zmianę regulaminu do dyrektora szkoły może wystąpić opiekun, przynajmniej 1/3 wszystkich wolontariuszy. Tutaj oczywiście podmioty, jakby zakres tych podmiotów uprawnionych, które są, mogą występować do opiekuna, znaczy do dyrektora szkoły o zmianę regulaminu, może być modyfikowany względem tego, jak jest przyjęte u Państwa w szkole, albo też względem statutu szkoły, może są już takie rozwiązania określone w statucie. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod regulaminem ważności i powinna być zatwierdzona przez dyrektora szkoły. Tu należy też pamiętać, że regulamin musi zostać przyjęty zgodnie ze statutem szkoły i jakby te zasady zmienienia też powinny być tylko dostosowane, więc proszę mieć to na uwadze w zależności od tego, jakie macie Państwo postanowienie w statucie, bo ten regulamin, on funkcjonuje w ramach szkoły, a szkoła ma swój statut, który jest najistotniejszym dokumentem z jego perspektywy, więc poza przepisami prawa, które są ogólnie obowiązujące, mamy już też o regulamin, znaczy regulamin, regulamin koła szkolnego wolontariatu czy wolontariatu, ale on powinien też być zgodny ze statutem szkoły. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie ma ustawa, rozporządzenie i rozporządzenia. Jedno właśnie, znaczy ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa prawo oświatowe oraz rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. To postanowienie jest przydatne też z tego względu, że wiemy, jakie akty prawne mogą się wiązać jakby ze stosowaniem regulaminu, przy czym należy pamiętać, żeby aktualizować, bo te akty prawne mogą się zmieniać, to rozporządzenie
nie najczęściej pewnie, bo jak widzicie Państwo, ustawy już trochę mają i już trochę funkcjonują, ale bardzo często akty prawa się zmieniają, więc należy mieć to na uwadze, żeby nie mieć nieaktualnych aktów prawnych w swoim regulaminie. Dobrze. Nie widzę kolejnych pytań, więc w takiej sytuacji proponuję szybkie, naprawdę szybkie, ponieważ zostało 12 minut, a chciałabym jeszcze może się otworzyć trochę na Państwa pytania pod koniec. Przejście przez te dokumenty, które mogą być pomocne przy stosowaniu regulaminu i w ogóle przy kwestiach związanych z wolontariatem w szkole. Więc zaczynając od początku, to kwestia, która wzbudza najwięcej zainteresowania zawsze, jest najbardziej dyskutowana, czyli kwestia ochrony danych osobowych. I ja tylko powiem, najlepszą radę, jaką mogę dać Państwu, to jest rada, żeby korzystać z inspektorów ochrony danych osobowych, którzy są w szkole. Ponieważ szkoła ma obowiązek posiadania takiego inspektora ochrony danych osobowych. Ja wiem, że dostawałam takie sygnały, że ci inspektorzy nie zawsze są przygotowani do pełnienia swoich funkcji albo nie mają odpowiednio dużo, wystarczająco dużo czasu. Jednak chciałabym podkreślić, że to inspektor powinien pomagać osobom w szkole w przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych. On może mieć swoje wzory dokumentów, które ja teraz też Państwu przedstawię. I ważne jest, żeby to wszystko działało w jednym systemie, a inspektor jest też związany z tym systemem, więc żeby też nie było tak, że powstają jakieś wewnętrzne sprzeczności. To, co jest najistotniejsze z perspektywy ochrony danych osobowych, to jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przy czym zgoda nie zawsze będzie nam potrzebna i zgoda nie jest, tak naprawdę zgoda powinna być ostateczną podstawą do przetwarzania danych osobowych, jeżeli mówimy tutaj o rozporządzeniu. I już wyświetlam, na początku wyświetlę wzór zgody i powiem, dlaczego ona nie zawsze będzie dla nas konieczna. To znaczy, tak jak powiedziałam przy omawianiu porozumienia i regulaminu, porozumienie w szczególności jest formą umowy i my przetwarzamy dane ucznia, uczennicy w ramach wykonania tej umowy, czyli tego porozumienia wolontariackiego. W przypadku danych osobowych, takich jak wizerunek, głos, czy też dane osobowe, które są na przykład utrwalone na zdjęciach z wykonywania wolontariatu. Mamy jakąś akcję, robimy zdjęcia i chcemy je wrzucić na przykład na stronę internetową szkoły. W takiej sytuacji powinniśmy mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W sytuacji, w której na przykład zgłaszamy wolontariusza na akcję w schronisku, do którego idziemy w ramach szkolnego koła wolontariatu, albo do akcji WOŚP, gdzie idziemy w ramach szkolnego koła wolontariatu, nie potrzebujemy zgody, chyba że takie są, powiedzmy, jakieś wytyczne wewnętrzne tej instytucji, z którą współpracujemy, ale co do zasady nie potrzebujemy tej zgody, bo to jest przetwarzanie w ramach tego porozumienia, na co my się umówiliśmy. Więc tutaj jest to oświadczenie o wyrażeniu zgody. Tak jak powiedziałam, przede wszystkim tutaj będą to wizerunek dziecka utrwalony na fotografiach, głos dziecka, jeżeli mamy do czynienia z filmami, więc jest to tutaj określone i mamy określone, w jakich celach i w jaki sposób będą te dane przetwarzane, na co zbieramy tą zgodę, w jakim zakresie. Jest też zgoda na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, tutaj ze względu na korzystanie z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie, ono też nie jest najlepsze, ale biorąc pod uwagę, jakie mamy zasady przekazywania danych do państw trzecich, też może być istotne. I tą zgodę podpisuje opiekun. W przypadku osób, które są przed 16 rokiem życia, tą zgodę podpisuje opiekun, więc to ona jest tam dostosowana. I poza zgodą, tak jak już powiedziałam, jest jeszcze informacja o przetwarzaniu danych osobowych i informacja powinna być zawsze, ponieważ niezależnie od podstawy przetwarzania mamy obowiązek poinformować o przetwarzanie danych osobowych. Tutaj są informacje, które są wymagane na podstawie artykułu 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych i są podane informacje. Administratorem danych osobowych najczęściej będzie szkoła. Inspektor danych osobowych, tak jak powiedziałam, w szkole jest on konieczny, więc musicie Państwo podać jego dane w tym przypadku. Tu jest przykładowy zakres związany właśnie z
przetwarzaniem danych osobowych w związku z świadczeniem wolontariatu. Więc i tu jest też ten zakres, który wynika ze zgody, czyli mamy przetwarzanie danych osobowych na podstawie tej umowy porozumienia i na podstawie zgody. Jest też poinformacja o wszystkich prawach, które mają osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych. To są też dokumenty, na których pracowaliśmy w zeszłym roku, więc jeżeli będzie konieczne, to jak najbardziej znajdziecie je Państwo. Więc to jest, to co jest jeszcze tutaj istotne, to jest, że niektóre dane są konieczne po prostu do podania, gdy to wynika bezpośrednio z ustawy i tego porozumienia, które jest zawierane, więc proszę pamiętajcie Państwo o ochronie danych osobowych właśnie w sytuacjach związanych z wolontariatem. I kolejny dokument, który jest również niezbędny i przechodzimy do niego bardzo, bardzo szybko, to jest porozumienie z wolontariuszem. Porozumienie z wolontariuszem o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, ono też jest wymagane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tutaj mamy wersję porozumienia, bo są dwie. Jedna jest w przypadku osoby, która nie ukończyła 13 lat i nie ma zdolności do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i trochę inaczej wygląda to porozumienie, ponieważ tam ono jest tylko powiedzmy w pewien sposób zatwierdzane przez opiekuna. Tutaj to opiekun jakby jest, występuje w imieniu tej osoby, tego wolontariusza. Mamy określone prawa i obowiązki. Mamy określone rozpoczęcie i zakończenie wykonywania świadczeń. Mamy określoną możliwość wypowiedzenia takiego porozumienia, co też jest obowiązkiem ustawowym, więc są tu wszystkie najważniejsze rzeczy. To porozumienie jest do dostosowania do Państwa potrzeb i do tego, jaki wolontariat będzie świadczony. Jest też informacja o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i o ubezpieczeniu, ponieważ to też jest wymagane na podstawie ustawy i są przepisy końcowe. Tutaj widzicie Państwo, że jest drugą stroną jest opiekun tej sytuacji. To, co istotne, oczywiście to porozumienie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji szkoły. Więc albo uprawniona do reprezentacji też innej instytucji, która zawiera porozumienie z wolontariuszem. I teraz szybko tylko pokażę, czym się różni to porozumienie w przypadku osób powyżej 13 roku życia do 18 roku życia. Tutaj mamy wolontariusza, a tutaj właśnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia przez wolontariusza i to oświadczenie, bo jest to oświadczenie opiekuna. Opiekun wyraża tylko zgodę, a nie podpisuje, tak jak w tamtej sytuacji, jak mieliśmy osobę poniżej 13 roku życia. I już postaram się odpowiedzieć jeszcze na pytania, więc wszystko będzie błyskawicznie. Wzór porozumienia i wzór zgód RODO i informacji RODO już omówiliśmy. Wzór umowy o współpracy, czyli tej umowy z instytucją czy organizacją, z którą współpracuje koło wolontariatu w ramach szkoły. Tak jak powiedziałam, ta umowa musi być zawarta przez osobę, która jest uprawniona do reprezentacji szkoły, znaczy zawarta przez szkołę, którą reprezentuje ta osoba. Określa przedmiot współpracy, prawa, obowiązki i postanowienia dotyczące doręczeń. Mówimy tutaj o kwestiach istotnych z perspektywy wykonywania umowy i wykonywania postanowienia końcowe. Tutaj możecie Państwo powiedzieć tak naprawdę, na czym polega ta współpraca, do czego strony są zobowiązane, na czym Wam zależy. Jeżeli na coś umówiliście, to najlepiej, żebyście mieli to właśnie na podstawie umowy przedstawione. I ostatnia rzecz, czyli ta zgoda na wykonywanie świadczeń wolontariackich. Tak jak mówię, w niektórych szkołach jest to przyjmowane albo też w instytucjach. Jeżeli nawet są jakieś jednorazowe akcje, to może być to dla Państwa istotne, żeby taka zgoda została wydana. Tu jest zgoda od przedstawiciela ustawowego i można zaznaczyć, czego zgoda dotyczy. Ona nie jest konieczna oczywiście, nie jest zawsze konieczna. Jeżeli macie Państwo jakieś sytuacje takie szczególne, to w niektórych przypadkach może. I przechodzę do pytań. O, już, czy można, czy porozumienie umowa z wolontariuszem powinna być gdzieś przechowywana, na przykład teczka wychowawcy? Powinna być przechowywana w sposób, który jest przyjęty w danej szkole z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. To jest dokumentacja, która jest dokumentacją szkolną i administratorem tych danych jest szkoła, więc powinno to być przechowywane, jak patrząc, biorąc pod uwagę zasady ochrony danych osobowych w taki sposób, żeby nie miały do tego dostępu osoby trzecie. Czyli
Rozumiem przez to również to, że takiego porozumienia, takiej teczki nie bierzemy ze sobą do domu. Nauczyciel nie bierze ze sobą do domu, nie kładzie na swoim biurku, do czego dostęp ma na przykład żona, mąż, dzieci, sąsiadka i tak dalej. To nie powinno mieć miejsca. Czy można otrzymać na e-mail przykładowy regulamin i porozumienie? Wszystkie wzory będą udostępnione, jak najbardziej. Na początku roku szkolnego rodzice wszystkich uczniów podpisują różne zgody na wykorzystywanie wizerunku. Czy w tym przypadku trzeba stworzyć dla koła wolontariatu takie zgody? Nie, przy czym należy się upewnić, że te zgody zawierają też te przetwarzanie danych, które będzie w ramach wolontariatu. Także nie ma tam czegoś, co wychodzi poza ten zakres tej zgody, że na przykład tam te zgody były tylko na zdjęcia, a my chcemy wrzucić film, żeby taka sytuacja nie miała miejsca i tylko na to uczulam. Więc bardzo dobrze, że takie praktyki są i mam nadzieję, że w takim razie czuwa tutaj Inspekcja Ochrony Danych Osobowych. PESEL, delikatna sprawa. Też numery PESEL często są potrzebne w przypadku tych ubezpieczeń, ponieważ to są odrębne umowy, które jeszcze zawiera organizacja czy instytucja, więc tutaj może być to niezbędne. I numery PESEL zwykle nam są potrzebne do identyfikacji po prostu danej osoby. Więc numery PESEL nie będzie nadużyciem wymagania numeru PESEL, jeżeli on nam jest potrzebny, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, a jest nam potrzebny zwykle do identyfikacji też osoby, a druga sprawa jest taka, że nadmiar danych oczywiście nie jest, znaczy stanowi naruszenie rozporządzenia, nie można zbierać danych nadmiernych, więc jeżeli żądamy numeru PESEL, to nie żądamy już na przykład numeru dowodu osobistego. Jest bardzo mało takich sytuacji, w których potrzebujemy tych dwóch danych zwykle, dlatego też to tak ogólnie mówiąc uczulam Państwa, że jeżeli ktoś z Państwa chce te dwie dane, to zwykle to jest za dużo. Może coś więcej o ubezpieczeniu, w jaki sposób szkoła ma zapewnić ubezpieczenie. Jeszcze patrzę, w sensie dyrektor ubezpiecza, w szkole nie ma już ubezpieczeń. Chodzi tutaj o ubezpieczenia wolontariuszy. Na podstawie, w przypadku wolontariuszy, którzy wykonują te świadczenia poniżej 30 dni, to powinno być zawarte ubezpieczenie od następnych szczęśliwych wypadków. W przypadku wolontariuszy, którzy wykonują świadczenie powyżej 30 dni, tam jest odesłanie ustawowe i nie musicie Państwo takiego ubezpieczenia zawierać, ponieważ oni są ubezpieczeni na podstawie jakby ustawy. Dzieci mają ubezpieczenie poza szkołą, czy wygląda sprawa, to już powiedziałam, bo podpisujemy z organizacją współpracującą, a nie wolontariusz ze szkołą. Mówię tutaj o umowie nie wolontariusz, a inny podmiot, ale umowa między szkołą a instytucją. Na przykład mamy jakąś organizację pozarządową, z którą umawiamy się, że nasi wolontariusze w szkolni będą zbierać pieniądze w ramach zbiórki albo będą uczestniczyć w jakiejś akcji, tak? I ta umowa określa zasady jakby działania szkoły i tej instytucji, a wolontariusz jest kolejnym podmiotem, który współpracuje ze szkołą. Czyli mamy taki trójkąt. Wolontariusz współpracuje ze szkołą, a szkoła współpracuje z inną instytucją. Nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze szkoły nawiązują taką współpracę. Może się tak zdarzyć i w tym wypadku ta gałąź między szkołą a instytucją to powinna regulować umowa. Mam nadzieję, że wyjaśniłam tą sytuację. W sensie my mamy podpisać takie porozumienie z uczniami. To porozumienie powinno być podpisane, jeżeli no to jest temu, który określa ustawa, że jakby wolontariat powinien być świadczony na podstawie porozumienia. Tak, najlepiej nie przyjmować wolontariuszy na mniej niż 30 dni. Niestety tak to wynika. Czy coś jeszcze? Ale jak to? Na każde działanie wolontariackie osobne porozumienie? Przecież my... Nie, porozumienie może być ogólnie na świadczenie świadczeń wolontariackich, powiedzmy, przez cały okres nauki dziecka w szkole. Nie ma z tym żadnego problemu, jak najbardziej. Więc jeżeli dziecko na przykład zgłasza się do szkolnego koła wolontariatu, może jak najbardziej być jedno porozumienie do zakończenia nauki, nie ma z tym żadnego problemu. Zwykle na pojedyncze akcje takie porozumienia zawierają właśnie organizacje pozarządowe, więc w praktyce to jest tylko jeden papier i więcej nie wymagamy. Czyli co z tym ubezpieczeniem w końcu? Ja może wyświetlę ten paragraf regulaminu, bo widzę, że to wzbudza zainteresowanie.
żeby się też odwołać do... Chyba, że ty, Antonino, chcesz coś jeszcze dodać, bo widzę, że kiwasz głową, więc możesz... Nie, ja możesz wyświetlić jak najbardziej. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to tylko podkreślę, że to jest nierozerwalnie gdzieś związane w zasadzie z porozumieniem, bo jeśli zawieramy porozumienie na mniej niż 30 dni, to jako organizator wolontariatu jesteśmy zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia NNW, natomiast jeśli porozumienie jest zawarte na więcej niż 30 dni, i tutaj praktyki mogą być bardzo różne, można zawierać porozumienie na cały rok szkolny, na cały okres nauki, czy jak to jest przyjęte u Państwa w szkołach. Jeśli porozumienie jest zawarte na więcej niż 30 dni, to wolontariusz jest ubezpieczony tak jakby ze Skarbu Państwa, bo tutaj dzieje się to na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Tak, dokładnie. Ja już wyświetliłam fragment porozumienia, oczywiście chodziło mi o porozumienie, o regulamin, już przepraszam, ale za dużo po prostu informacji na tym ostatnim odcinku. Więc tak, wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający, czyli w tym przypadku na przykład szkoła albo instytucja, zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W praktyce Państwu powiem, że to ubezpieczenie nie jest szczególnie drogie, w sensie to jest jakby, jest to... konieczność zapewnienia takiego ubezpieczenia, ale nie jest to coś, co przekracza możliwości organizacji. To wynika z ustawy bezpośrednio, więc oczywiście musimy taki warunek spełnić. Jest to bardzo istotne, proszę o tym pamiętać. W drugim ustępie mamy informację, wolontariuszowi wykonującemu świadczenie w okresie powyżej 30 dni przysługuje już z tytułu ustawy zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie odrębnych przepisów ustawy z dnia, o widzę powtórzenie znalazłam, 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. W tym wypadku nie musimy zawierać, nie musimy zapewniać tego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mam nadzieję, że to jest już jasne. Tutaj widzę kolejne pytanie, do kogo się wtedy zwracać w przypadku nieszczęśliwego wypadku? Chodzi tutaj o ubezpieczenie powyżej 30 dni. Gdyby taki nieszczęśliwy wypadek się wydarzył, to taką podkładką do ubiegania się o ubezpieczenie jest podpisane właśnie porozumienie. I z tym po prostu wypełnia się kartę wypadkową, tak jeśli dobrze mówię. I jakby to jest podstawa do ubiegania się o odszkodowanie. Dobrze. Ja widzę, że chyba nie ma więcej pytań. My i tak już przekroczyliśmy o 5 minut czas. Nie wiem, Aniu, czy ty chcesz jeszcze coś doprecyzować? Tak. Nie, dziękuję Wam bardzo, moje drogie Antoniny. Byłyście wspaniałe. Sama też ugruntowałam swoją wiedzę. Tutaj też zapraszam Państwa, bo już jest późna godzina, tak? Powinniśmy już kończyć, ale zapraszam, gdyby wciąż były jakieś pytania, można napisać do mnie na maila i ja postaram się wszystko precyzować. Również powtórzę, bo były pytania, czy te dokumenty będą dostępne. Jak najbardziej, ja wyślę w mailu z podsumowaniem wszystkie dokumenty, które były dziś prezentowane, a nawet nieco więcej.